Witajcie w kolejnym roku pod znakiem pandemii. Niezwykle okrutnej choroby, niezwykle śmiertelnej zarazy, potrafiącej uśmiercić prawie wszystko i prawie wszystkich w każdej dziedzinie życia. Od schorowanych staruszków przez sklepy, puby, kina, restauracje, finanse publiczne, wolność słowa, konstytucję, na prawach obywatelskich kończąc, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Nic dziwnego, że wkurzeni przedsiębiorcy biorą sprawy w swoje ręce i otwierają pozamykane biznesy. Bezprawnie pozamykane na zasadzie rzutu kością. Bo czym różni się zamknięte Media Expert od otwartego Empika? Sprzedażą prasy oczywiście. Bo prasa to papier, papier to drewno, drewno to drzewo, a jak drzewo to oczywiście las, a las wiadomo. Zdrowie! I tak właśnie pokrętna logika stoi za sukcesami Empika. Pozostali przedsiębiorcy toną w długach, a jak wiadomo, tonący zasiłku się chwyta. I tu powstaje kolejna grupa wkurzonych anti-backspace people. To ludzie, którzy podczas wypełniania formularza zasiłkowego online omyłkowo wcisnęli przycisk Backspace. Co spowodowało cofnięcie przeglądarki do poprzedniej strony, a co za tym idzie, utracenie wcześniej wpisanych danych. Nie jest to nowe zagadnienie, bo już 7 lat temu omyłkowe wciśnięcie przycisku, którego nazwy nie wolno wymawiać, występowało ponad 40 milionów razy na miesiąc. Wy też mogliście stać się jego ofiarą. Dlatego Microsoft w parze z Googlem pod naciskiem protestujących postanowili usunąć możliwość cofania strony Backspace'em. Zwolennicy Firefoxa jednak będą musieli jeszcze trochę poczekać. Termin szczepienia przeciwko Backspace'om zaplanowany jest dopiero na 23 lutego wraz z premierą nowego Firefoxa 86. I nie bez powodu użyłem słowa szczepienie. Bez wątpienia będzie to słowo roku 2021. Jak wygra z cyberpunkiem? Oczywiście. A skoro już przy szczepieniach jesteśmy, pamiętacie tą urodziwą niewiastę? Dokładnie, to popularna amerykańska celebrytka okupująca ambasadę USA w Polsce. 17 stycznia skończył się jej 74 rok egzystencji na planecie Ziemia. Z tej okazji wręczono jej kwiaty. W rozmowie z Michałem Gierszem otrzymała również złoty paszport Polsatu. I to nie koniec niespodzianek. W dalszej części rozmowy nasza amerykańska piękność ubolewała nad swoim wiekiem, żałując, że nie może być o rok starsza. Stwierdziła, że zwykle kobiety starają się odmładzać, a ona pierwszy raz chciałaby być starsza. Abstrahując już od jej wyglądu, który bez wątpienia stworzyła natura. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data o rok przybliżająca jej poczęcie w kierunku zakończenia II wojny pozwoliłaby jej uzyskać status pierwszeństwa do zaszczepienia, bo jak zaznaczyła, w USA trzeba ukończyć 75 rok życia. Z wielką przykrością dla influencerów stwierdzam, że nie podała, ile płacą za promowanie dobrowolnych, prywatnych, publicznych szczepień. A w przeciwieństwie do polskich celebrytów jednak, nie zaszczepiła się poza kolejnością. Niestety wraz z objęciem władzy w USA przez Bidena, czyli 20 stycznia, rezygnuje z okupowania ambasady i zawija się stąd za ocean. Nic innego nam nie pozostaje, jak życzyć pani Mosbacher pomyślnych wiatrów i wielu, wielu radosnych iniekcji. A skoro się już tak rozczulamy jak analfa dzieci stęsknione za szkołą, to do tematu szkoły przejdźmy. A tu nasz drogi polskojęzyczny rząd postanowił złożyć życia dzieciaków z klas 1-3 wraz z nauczycielami w ofierze COVID-owi. Żeby zdemoralizowani nauką zdalną nauczyciele i analfa dzieci nie zrujnowały przyszłości Polski. Żartowałem, Polski już bardziej się nie da zrujnować dzięki wieloletniej ciężkiej pracy polityków. Tak jak już mówiłem, dzieciaki z klas 1-3 18 stycznia wróciły do szkoły, a pozostali dalej się demoralizują w trakcie elekcji. Więc jeśli jesteście rodzicami, dajcie znać, czy już szlak was nie trafia z tymi obostrzeniami. A teraz przejdźmy do poważnych tematów, prawdziwych problemów z życia gwiazd. Jak podaje RMF FM, Piotr Zelt, którego dobrze znamy z serialu 13 posterunek, jak większość artystów nie może zarabiać w czasie pandemii, przez którą cierpi wiele branż, a jedną z nich są tak zwani artyści, którzy nie mogą ani koncertować, ani występować na scenie, przez co muszą swoje jachty i drogie nieruchomości utrzymywać z oszczędności lub szukać pracy w innym zawodzie.
W takiej sytuacji jest właśnie wspomniany Piotr Zelt, który nie mogąc występować na scenie, postanowił zostać instruktorem narciarstwa na zamkniętych stokach. Z deszczu pod rynnę, powiecie. Nic bardziej mylnego. Pan Piotr ma nadzieję, że stoki otworzą jeszcze w tym sezonie. A nadzieja jest matką głupich. A że pan Piotr głupi nie jest, to w tej sprawie musi być gdzieś ukryte drugie dno. A na czym instruktorzy narciarstwa w Polsce zarabiają najlepiej? Oczywiście na interesach z polskim rządem. Także życzymy wielu, wielu udanych zleceń, panie Piotrze. A jak już jesteśmy przy 13 posterunku, to pan Zelt nie jest jedyną gwiazdą serialu, która się przebranżowiła. Pani Aleksandra Woźniak, serialowa Kasia, zakończyła karierę aktorską. Postanowiła spełnić się w roli psychologa, prowadząc własny gabinet. I podobnie jak pan Piotr, trafiła w dziesiątkę. Bo w dobie pandemii, kiedy ludzie tracą majątki, częściej popadają w depresję. Gratuluję! Pozostaje nam jeszcze numer jeden serialu, Cezary Pazura, serialowy Cezary. Postanowił zostać youtuberem i bardzo dobrze mu idzie. A ostatnio nawet został twarzą dobrowolnego przymusu szczepień. Kolejny strzał w dziesiątkę, panie Pazura. I to na tyle w dzisiejszej wybuchowej mieszance na krawędzi. Dajcie znać w komentarzach, co robicie, żeby nie zwariować w dzisiejszym pełnym absurdu w świecie. Adieu!